Moja żona Samira od lat zajmowała się renowacją dzieł sztuki i w końcu awansowała na kierownika swojego działu. Zawsze była utalentowaną artystką, a stojąca za jej pracą nauka była jej dodatkowym atutem. Byłem z niej niesamowicie dumny. To była jej wymarzona praca. Przynajmniej było tak na początku. Widzicie. Przez pierwszy rok była zachwycona. Nawet gdy pracowała sześćdziesiąt godzin tygodniowo, nawet gdy całymi nocami odnawiała słynne dzieła sztuki lub dzieła tak stare, że jakikolwiek błąd lub błędna interpretacja dosłownie zniszczyłyby historię. To były zresztą jej słowa, nie moja. Ona była naprawdę szczęśliwa. W trakcie rozwoju jej kariery wypracowaliśmy tradycję. Spotykałem się z nią w muzeum na lunchu, a ona zachwycała się swoją pracą. Gdy mogła bezpiecznie zrobić zdjęcie tego, nad czym pracuje, z dumą mi to pokazywała. Zdjęcie robiła oczywiście bez lampy błyskowej, zapewniała mnie o tym. Jednak miesiąc temu coś się zmieniło. Po raz pierwszy zauważyłem to w jej oczach, gdy jedliśmy kolację. Patrzyła w dal z nieczytelnym, obcym wyrazem twarze. Wyglądała na bardzo wyczerpaną. Nie widziałem jej w takim stanie naprawdę od dawna. Więc nad czym pracujesz? Próbowałem przerwać ciszę. Zwykle dzieliła się tą informacją swobodnie i z podekscytowaniem, ale w tej kwestii milczała. Niemal unikała odpowiedzi. Być może o tym słyszałeś. Jej twarz w końcu się rozjaśniła, po czym dokończyła. Ślepy portret. Pokręciłem głową i zapytałem, czy może mi go pokazać. Wtedy po raz pierwszy powiedziała mi nie, ale może pokaże mi efekt końcowy, kiedy już się upora z renowacją. Spodoba ci się, kiedy to zobaczysz. dodała. Poinformowała mnie, że to nie było jedno z ich dzieł. Pochodziło z innego prestiżowego muzeum, a ona pomagała przy renowacji. Potem jak ich własny zespół próbował go dokończyć, ale nie udało mu się tego zrobić. Nie zrobili tego tak, jak ten obraz na to zasługiwał. Dodała: ponieśli porażkę. Sposób, w jaki opisywała to dzieło sztuki, był tak przepełniony uczuciem, iż mogłem zrozumieć, dlaczego poświęcała mu tyle godzin. Jednak, niedługo potem zaczęła się zmieniać. Jej i tak wyczerpujące godziny pracy zamieniły się w życie w muzeum. Kiedy spotykałem się z nią na lunchu, ignorowała mnie i zamiast tego zamykała się w laboratorium, dopóki się nie poddałem i nie wróciłem do pracy. Mijały dni, a ja jej nie widziałem. Kiedy w końcu udało nam się zobaczyć, zauważyłem, że jest z nią coraz gorzej. Wyglądała na zmęczoną. Jej niegdyś piękne, piwne oczy miały teraz kolory miodu z plamkami zieleni, błękitu i brązu. To była pierwsza rzecz, na którą zwróciłem w niej uwagę, kiedy ją poznałem. Obecnie zaczynały wyglądać bardziej matowo, prawie tak, jakby cofały się do jej głowy. Były mocno podkreślone cieniami potoczami, i mógłbym przysiąc, że przez pracę straciła nawet trochę włosów. Przez następny tydzień coś kazało mi pytać jej, jak się czuje, choć to nie do mówienia. Pytałem ją o to tak naprawdę z tysiąc razy, bo wydawało się, że ma wypisaną na twarzy dziwnego rodzaju panikę, ale nigdy nie odpowiedziała wprost, co się dzieje. Po jakimś czasie zwierzyła mi się, co stanowi źródło jej stresu. Mówią mi, że nie poruszam się wystarczająco szybko. Nie wkładam w to wystarczająco dużo siebie. To, co robię, jak robię, nigdy im nie wystarcza. Spojrzała na mnie czerwonymi, ale pozbawionymi łez oczami, jakby płakała już od wielu godzin. Dzieło musi być gotowe jak najszybciej. Ludzie muszą to zobaczyć, ale kończą mi się zapasy dodała po dłuższej chwili przyglądania mi się w sposób, który sprawił, że poczułem się dziwnie nieswojo. Byłem niesamowicie wkurzony na jej pracodawcę przez to, co mi powiedziała. Samira zawsze była jedną z najciężej pracujących osób, jakie kiedykolwiek znałem. Nie mówię tak tylko dlatego, że to moja żona. Nie. Ona wkłada całe swoje serce w każde odnawiane przez siebie dzieło sztuki, nigdy wcześniej nie słyszałem, żeby próbowali ją tak popędzać. Następnego ranka obudziłem się pokryty szeregiem małych, ale głębokich skaleczeń. Prześcieradło usiane było zaschniętą lepką krwią. Wychodząc do łazienki, zobaczyłem mały, ale wyraźny, krwawy odcisk dłoni na drzwiach sypialni. Niedługo potem przyniosła dzieło do domu. Wiedziałem, że nie wolno jej tego robić. Przez lata jej pracy nauczyłem się wystarczająco dużo, aby wiedzieć, że w zależności od techniki i wykonania prace powinny być wystawione tylko na działanie określonego rodzaju światła, otoczenia i temperatury. Zawsze traktowała sztukę, nad którą pracowała z wielką miłością i szacunkiem. Więc kiedy zobaczyłem ją idącą do naszej starej, brudnej szopy z obrazem przyciśniętym do piersi, owiniętym w brudno wyglądające prześcieradło, wiedziałem, że coś jest bardzo nie tak. Następnego popołudnia wyszedłem wcześniej z pracy. Miałem nadzieję, że tego wieczoru odbędę z nią poważną rozmowę. Pomyślałem, że popracuję nad kilkoma projektami w domu planując przy tym to, co powiem. Włączyłem światło w garażu i podskoczyłem. Ona stała tam w ciemności, bez ruchu, mimo że powinna być w pracy. Kochanie, dobrze się czujesz? Wróciłaś do domu chora. Gdzie jest piła? Mówiła, jakby mnie nie słyszała. Jej głos był napięty, prawie jakby krzyczała godzinami. Gdybym nie widział, jak wypowiada te słowa, nigdybym nie przypuszczał, że z jej ust może kiedykolwiek wydobyć się taki dźwięk. Byłem tak zaskoczony, że zapomniałem o myślach o jakiejś interwencji. Która piła? Przez dłuższą chwilę w milczeniu patrzyła na swoją dłoń, skinając palce. Tarczowa wychrypiała. Czy potrzebujesz pomocy? Zapytałem, patrząc na nią wielkimi, okrągłymi z szoku oczami. Wzięła piłę w ręce, odwróciła się i wyszła, nie odpowiadając mi. Była tam cały dzień. Słyszałem brzęczenie ostrza, które usiłowało przeciąć jakiś twardy materiał, nawet z domu. W końcu pojawiła się tego wieczoru na kolacji, ale była blada i stąpała chwiejnymi krokami, z prawą ręką owiniętą grubymi bandażami. Zrobiło mi się niedobrze i poczułem się winny na widok plam krwi. Nie chciała pokazać mi swoich obrażeń i wrzeszczała na mnie gwałtownie, gdy powiedziałem jej, że musimy jechać na sor. Nie jestem osobą, która wtrąca się w jej życie zawodowe, ale w tamtym momencie osiągnąłem punkt krytyczny. Zdecydowałem, że muszę porozmawiać z jej szefową. Lisny, ona i Samira pracowały razem tak długo, że znaliśmy ją dość dobrze. Kilka razy nawet jedliśmy z nią i z jej rodziną kolację. Pojechałem więc do muzeum i zapytałem o nią. Nie byłem pewien, czego się spodziewałem, kiedy tam poszedłem. Ostra kłótnia, konfrontacja? Ale gdy mnie zobaczyła, mocno mnie uściskała. Ale bardzo mi przykro, że musieliśmy ją zawiesić. Co z nią? Mieliśmy nadzieję, że otrzyma jakąś pomoc. Szok, który poczułem, musiał być wypisany na mojej twarzy, ponieważ jej wyraz zmienił się i dopasowywał do mojego. Nie nie powiedziała ci. Pokręciłam tylko głupio głową, całkowicie nie rozumiejąc, co się działo. Samira, ona każdą chwilę spędzała pracując nad tym okropnym obrazem. Nawet nie jesteśmy pewni, skąd się wziął. To nie jest jedno z naszych dzieł. Powiedziała mi, że pomagaliście jakiemuś innemu muzeum w renowacji. Pomyślałem. Kilka razy nawet spróbowałem wymówić to zdanie, ale słowa nie chciały mi przejść przez gardło. Serce zaczynało wyrywać się z piersi. Zmarszczyła brwi. Nie, w tej chwili z nikim nie współpracujemy. Mamy zbyt wiele własnej pracy, aby przejąć pracę od kogokolwiek innego. Dlatego musieliśmy ją wysłać na urlop. I tak zaniedbywała tutaj swoją pracę, ale martwił nas wpływ, jaki ten obraz na nią wywierał. Tak, między nami, on jest obrzydliwy. Nie mówię tego często, ale to nie jest sztuka. Sztuka cóż, sztuka ma duszę, coś, co może ci dać. Ten kawałek płótna nie miał nic do zaoferowania, on chce tylko zabierać. Pojechałem do domu, zły i przerażony, że moja zwykle szczerażona okłamywała mnie od tygodni. Wołałem delikatnie Samirę, ale jej nie było w domu. Podszedłem do naszej szopy, która stała się warsztatem, żeby sprawdzić co u niej, ale tam też jej nie było. Podszedłem do obrazu. Nie starała się ukrywać tego, co robi. Wyglądało to tak, jakby nawet nie myślała, że to coś złego. Od czego w ogóle zacząć? Sam obraz był okropnością. Szukałem wcześniej ślepego portretu w Google, bo nie chciałam mi go pokazać. Po jej niepokojącym zachowaniu poczułam, że muszę wiedzieć, nad czym pracuję. Nie znalazłem żadnego konkretnego dzieła o tej nazwie, zamiast tego ślepy portret był dokładnie tym, na co brzmiał. Narysowanym obrazem bez patrzenia artysty, może w ramach ćwiczenia twórczego lub w celu przećwiczenia podstaw. Ale nie, obraz, nad którym pracowała moja żona, był nieskazitelny. To nie wyglądało tak, jak wyniki w wyszukiwarca. Ktoś najwyraźniej wykonał go z pełną wizją i uwagą. Całość została znakomicie dopracowana w najdrobniejszych szczegółach. Nie jestem ekspertem, ale gładkość, sposób w jaki kolory zostały zmieszane, szczegóły ubioru i włosów na tle wirujących czerwieni były urzekające. Uważam, że byłoby to nawet arcydziełem, gdyby nie sprawiało tak cholernie mocnego uczucia niepokoju w odbiorce. Temat, kobieta, była piękna. A raczej byłaby, gdyby skóra nad odsłoniętymi zębami nie była rozdarta w taki sposób, że przypominało to niemal figlarne wygięcie górnej warki. Zęby, górny rząd, jaskrawa biel na tle tak szczegółowym... Tak realistycznie oddanym, korzenie i w ogóle, że wyglądało to tak, jakbym mógł wyciągnąć rękę i ich dotknąć. Zrozumiałem, dlaczego portret nazwano ślepem. Ta młoda kobieta nie miała oczu, a raczej miała ciemne dziury w czaszce na ich miejscu. Bliźniacze strumienie krwi i uszkodzenia delikatnej skóry wokół nich, na których artysta skupił się z najdrobniejszymi szczegółami Sugerowały jednak, że w pewnym momencie tam były Im dłużej się wpatrywałem, tym bardziej odczuwałem pokusę, by wyciągnąć rękę i dotknąć obrazu, aby go dokończyć Poczułam, że zmierzam w jego stronę, drapiąc się po skórze i sięgając do oczu Z moją parą wyglądałby niesamowicie tym, co wyrwało mnie z transu, był odurzający zapach, przez który moje oczy zaczęły obficie łzamić. Zerwałem kontakt wzrokowy z płótnem. Nie mogłem powstrzymać się od kasłania, gdy uświadomiłem sobie, jak dokładnie Samira go odnawiała. Z czerwieni tła za kobietą unosił się zapach żelaza i delikatny smród rozkładu starej krwi zmieszanej z farmą. Dodano tam długie kawałki białej kości ze śladami nacięć, aby wypełnić brakujące fragmenty ramy. Zęby nie bez powodu wyglądały tak realistycznie. Odsłonięte korzenie były prawdziwe i zostały umieszczone z miłością, uzupełniając miejsce, w którym powinny znajdować się korzenie namalowanej kobiety. Poprzedniego wieczoru Samira posłała mi dziwne, ale poza tym doskonały uśmiech. Zastanawiałem się, inu innych próbowało odnowić obraz. Co dokładnie miała na myśli, mówiąc, że nie udało im się. Słowa nie o zabraniu obrazów, wciąż brzmiały w mojej głowie. Tej nocy czekałem na Samirę godzinami. W końcu usłyszałem, jak weszła, i moich uszu dobiegł odgłos naszej starożytnej sofy, protestującej, gdy na niej siadała. Kochanie, szepnąłem ostrożnie, musimy porozmawiać. Zignorowała mnie, odwróciła się tyłem, i w końcu wróciłem na górę. Nigdy nie powinienem był jej zostawiać. Powinienem był się bardziej postarać, żeby jej pomóc. Rano znów jej nie było. Szukałem jej w domu, aż w końcu znalazłem ją stojącą w zacienionym kącie ciemnej szopy. Malowała coś, co wyglądało na prymitywnie narysowane palcami, wirujące twarze. Nawet w słabym świetle mogłem rozpoznać, czego używała do malowania. Próbowałem do niej podejść. Najwyraźniej coś było bardzo nie tak i potrzebowała mojej pomocy, ale w połowie kroku zamiast tego odwróciłem się, aby podejść do obrazu. Choć tak bardzo go nienawidziłem i wywoływał we mnie obrzydzenie, to nie mogłem tego zrobić. Nie mogę o tym zapomnieć odkąd to zobaczyłam. Musiałem go zobaczyć. Musiałem dokończyć. Stłumiłem szloch, kiedy odsunąłem zakrywający go materiał. Nadal nienawidzę siebie za przelotne ukłucie zazdrości, które poczułem. Obraz był skończony. Pojawił się na nim nowy dodatek od czasu gdy widziałem go po raz ostatni. Była nim para idealnych piwnych oczu. Autor opowiadania, Jamie Polisi. Tłumaczenie i opracowanie. Kwa Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trześwe Magiczna Basia, Tomili Jones, Adam Janasek. Mrs.Line97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Aleks Nitiv, Polisz Sosycz, Jurek Ziajko, Azza, XXK Maciek Dwukropek Magda Grzegorzewicz, Chce Śmierć, Paweł Łangowski, Enzi, Józ, Drzewiaste Viola, Kasia oraz serio gameplay. Do usłyszenia.